Witam serdecznie. Zapraszam dzisiaj Państwa do dwóch wsi: Rogi i Lubatowa w województwie podkarpackim. Ta druga wieś jest oznaczona Krzyżem Walecznych. Serdecznie zapraszam do oglądania i do subskrybowania naszego kanału. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja w Rogach jest włączony do podkarpackiego szlaku architektury drewnianej. Zbudowany został w roku 1600. Powstanie tego kościoła nie jest zbyt oczywiste, ponieważ krążą legendy, że mógł powstać już w XV wieku, ponieważ pierwsza informacja o kościele pochodzi z roku 1462. Przetrwał najazd Tatarów w 1624 roku. Na początku XVIII wieku dobudowano do sanktuarium w miejsce drewnianej murowaną zakrystię ze skarbczykiem na piętrze. W czasie remontu w 1756 roku powiększono otwory okienne i wykonano polichromię. Kościół gruntownie przebudowano w latach 1886-1888. Przedłużono wtedy nawy, wybudowano nową wieżę, dobudowano kruchtę od południa i zmieniono konstrukcję dachu. Z roku 1888 pochodzi polichromia w nawie autorstwa Michała Hormalkiewicza. W 1908 roku wymieniono gąt na blachę. W 1931 roku Włodzimierz Lisowski z Sanoka wykonał polichromię w prezbiterium. Obok starego kościoła znajduje się nowy kościół, którego budowę rozpoczęto w 1998 roku. Od maja 2001 roku prowadzono pracę przy niwelacji terenu oraz przy wykonaniu części dolnej kościoła. W dolnej części mieści się sala duszpasterska oraz pomieszczenia socjalne. Obecnie prace nad nową świątynią znajdują się już w dość zaawansowanym stopniu. Możliwe było nawet odprawienie w tym surowym wnętrzu inauguracyjnej mszy świętej, podczas której biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej ksiądz biskup Adam Szal dokonał poświęcenia kamienia węgielnego. Uroczystość odbyła się 24 sierpnia 2005 roku, w dniu odpustu parafialnego. O 800 metrów od wsi znajduje się mogiła konfederatów barskich. Z drogi wiodącej z Rogów do Iwonicza do mogiły konfederatów kieruje nas drogowskaz przy drewnianym zabytkowym kościele. Na niewielkim wzniesieniu na północny wschód od wsi stoi w otoczeniu drzew słupowa kapliczka z ukrzyżowanym Chrystusem w przeszklonej metalowej szafce. Nie wiemy, ile ich tu poległo, ale ważne jest to, że o nich pamiętamy. Staraniem Stowarzyszenia Miłośników Wsi Rogi miejsce to wyróżnione jest wspomnianymi właśnie drogowskazami i tabliczką informacyjną. Teren jest uporządkowany i zadbany. W literaturze przedmiotu znajdziemy wzmiankę o stoczonej tu 6 kwietnia 1769 roku bitwie konfederatów pod wodzą Kazimierza Puławskiego z Rosjanami, pod komendą księdza Szachowskiego. Niewiele wiemy o jej przebiegu, wiadomo jednak, że walki toczyły się na rozległym terenie od Iwonicza po miejsce Piastowe. W tradycji i pamięci Rogowian zachował się przekaz o miejscu, gdzie pochowano poległych konfederatów barskich.
Niejasny przekaz mówi o drugiej mogile przy starej szkole w Rogach. Tu miano pochować rannych konfederatów, a dobitych przez Moskali bagnetami. Dzisiaj miejsce to jest trudne do zlokalizowania, niemniej warto zachować je w pamięci. Docieramy do wsi Lubatowa, położonej w gminie Iwonicz-Zdrój, leżącej w Beskidzie Niskim w dolinie rzeki Lubatówka, otoczonej wzgórzami m.in. Kamionki, Osiecznikiem, Żabią i Zygmuntową Górą. Na przełomie XVI i XVII wieku położona była na ziemi sanockiej województwa ruskiego. Wieś Klucza Jaślickiego, biskupów przemyskich. Przed kościołem znajduje się pomnik rozstrzelanych przez SS Galicjen w roku 1944. W trakcie II wojny światowej w Lubatowej powstaje jeden z pierwszych na tym terenie ruch oporu. Organizatorem ogniwa konspiracyjnego jest porucznik Michał Zygmunt, który zbiegł z transportu do Oflagu wraz z księdzem Nalepą, kierownikiem szkoły Józefem Myśką, nauczycielką Zofią Burchartową oraz podporucznikiem Janem Kopczą z Lubatówki i Stanisławem Turkiem. Organizuje pierwsze przerzuty na Węgry. Po nawiązaniu łączności z grupą miejsca piastowego konspiratorzy z Lubatowej wchodzą w skład organizacji Służba Związku Polski, a po jej wchłonięciu przez Związek Walki Zbrojnej stają się głównym organizatorem placówki ZWZ w Dukli. Kryptonim Dalia. Przez wieś wiedzie szlak papieski, którym wędrował przez Beskid Niski w 1952 roku przyszły papież ksiądz Karol Wojtyła w towarzystwie 5 studentów. Kościół pod wezwaniem świętego Stanisława biskupa męczennika powstał we wsi w roku 1529, kiedy to został konsekrowany przez biskupa przemyskiego Jana Karnkowskiego. W 1921 roku w związku z obawą o zawalenie podjęto decyzję o likwidacji drewnianej świątyni. W roku 1918 pracowano już przy wznoszeniu nowej świątyni. Styl nowego kościoła określono jako nadwiślański gotyk lub neogotyk. Z zewnątrz świątynia ma 40 metrów długości i 28 metrów szerokości, a wieża ma wysokość 50 metrów. Dach jest dwuspadowy, kryty blachą, natomiast mury zostały zrobione z kamienia i cegły. W 1929 roku wykonano szopkę oraz figurki, które w okresie Świąt Bożego Narodzenia są wystawiane. 8 czerwca 1937 roku nastąpiła konsekracja nowej świątyni. Historia kościoła ma ścisły związek z historią uzdrowiska Rymanów Zdrój. Parafia znajduje się w archidiecezji przemyskiej i stanowi miejsce gromadzące wiernych nie tylko ze wsi, ale i okolic.
1944 roku, po czerwcowym zamachu partyzantów na pola Diebala, krewnego komendanta Schutzpolizei w Dukli, Niemcy w akcji pacyfikacyjnej aresztują i mordują 1 lipca w lesie Warzyckim koło Jasła kilkunastu mieszkańców Lubatowej. Niedługo potem mieszkańców Lubatowej obejmuje kolejna pacyfikacja. Tym razem aresztowanych zostaje 38 Lubatowian. Straconych 24 lipca 1944 roku w lesie Grabińskim koło Iwonicza. Razem z nimi zastrzeleni zostają aresztowani w tym czasie mieszkańcy Iwonicza, Brzostka i Korczyny. Krętymi ścieżkami dotarliśmy już do końca tego odcinka. A ja dziękuję za uwagę i zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania mojego kanału. Jak również zapraszam na kolejny film.